Szczęść Boże, bułka z masłem, czyli coś Wam powiem wielkopostnie. Dziś słowo dla wszystkich zapracowanych, zmęczonych, pracujących ponad miarę. Ojciec mój aż do tej chwili pracuje i ja pracuję. Tyle, że to nie chodzi o pracę zawodową, lecz o pracę nad udoskonalaniem siebie. Jezus mówi o pracy nad dziełem stworzenia, które ma sprawić, że człowiek po grzechu znów wróci do swej pierwotnej doskonałości, kiedy będzie można o nim powiedzieć, że jest bardzo dobry. Kiedy nadejdzie ten dzień, dzień wiekuisty, Bóg będzie mógł odpocząć po swojej pracy zbawiania. Oczywiście Jezus musiał znów wyprostować faryzeuszy, którzy zrobili awanturę o uzdrowienie paralityka w dzień szabatu. Jednocześnie roznecił kolejny pożar, mówiąc o Bogu jako o swoim Ojcu, co nie spodobało się oponentom. Oni stawali przed Bogiem, który jest wymagający, surowy, rygorystyczny i trzymający się wszelkich przepisów. My czasem mamy takich przełożonych, że jak coś napisali w ustawie, regulaminie czy innym dzienniku, to musi być co do joty spełnione. Inaczej czeka nas tylko kontrola, skargi i zła ocena. Dramat, bo w tym gubi się ludzki wymiar relacji. Bóg nie jest tyranem. Bóg jest dobry. Jego dobroć oznacza na pierwszym miejscu wiarę i nadzieję, z jaką na nas spogląda, mimo naszych błędów, upadków i grzechów. Gdyby było inaczej, w czasie potopu nikt by nie został uratowany. Bo po co, skoro każdy z nas łamie jakieś zasady i przepisy, które on dał? Wielokrotnie nie wyciągamy wniosków z popełnionych błędów i powielamy je w naszym życiu. Dlatego Bóg ma dla nas dobre słowo, słowo nadziei i otuchy oraz umocnienia, byśmy jednak uczyli się na swoich błędach oraz na doświadczeniu innych. Bóg Ojciec, który jest miłością, jest także cierpliwy, bo miłość cierpliwa jest i nie pamięta złego. Zresztą przeczytajmy cały hymn o miłości z pierwszego listu do Koryntian i zamiast miłość wstawmy Bóg Ojciec. To jest prawdziwy obraz Boga, którego próbujemy wierzyć. Każdy inny, gdzie nie dostrzegamy w nim miłości, a jedynie surowość, jest obrazem fałszywym. Owszem, mamy prawdę wiary, gdzie mówimy, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. Tyle, że jest to w ostatecznym rozrachunku, kiedy już nie będziemy nic mogli zmienić. Nie można o nim sobie przypominać, kiedy coś się sypie, ale jego obecność powinna być wpisana na stałe. W doli i niedoli, w radości i smutku, w złej i dobrej kondycji naszego ducha. Jezus wszystko czyni w jedności z Ojcem. Czy pracuje, czy odpoczywa, je lub śpi, wszystko jest zjednoczone z Ojcem. Całe jego życie jest w Ojcu, w nasłuchiwaniu delikatnego głosu Ojca. My mamy życie w Nim. Ono jest darem, który otrzymaliśmy od Niego przez naszych rodziców. Chcąc żyć wiecznie, w bliskości Ojca, musimy realizować jedno proste równanie, które składa się ze słuchania słowa, czyli Jezusa, oraz wiary, że jest On posłany przez Ojca do naszego zbawienia. Słowa świętego Jana Pawła II: Chrystus jest boskim sędzią o ludzkim sercu, sędzią, który pragnie obdarzać życiem. Tylko człowiek uparcie trwający w złu może mu uniemożliwić złożenie tego daru, dla którego On nie wahał się iść na śmierć. Jeszcze nam to bardziej wszystko uwidaczniają. Czyńmy wysiłek, by słuchać słów Jezusa jako słowa nieśmiertelnego, otwierającego nam drzwi do życia wiecznego. Bo jak uczył święty Efrem, Słowo Boże jest niewyczerpanym źródłem życia. Z Panem Bogiem.